miejscu, wyremontowana, będzie kształcić kolejne zastępy ludzi, których potrzebujemy w placówkach, które podlegają też i panu marszałkowi. Tu obok pogotowie, przed chwilą byliśmy w szpitalu wojewódzkim, który znakomicie się pod skrzydłami samorządu wojewódzkiego rozwija. Tak więc miejsca pracy dla absolwentów tej szkoły są tu blisko. Są tu blisko i z całą pewnością panowie dyrektorzy obecni tutaj na tym spotkaniu, przyszli pracodawcy absolwentów tej szkoły potwierdzą, że znajdzie się dobrze płatne miejsce pracy w waszych placówkach. I o to przecież chodzi, żeby te szkoły, które funkcjonują w naszym województwie, kształciły ludzi i tworzyły dobrej jakości miejsca pracy. To jest ważne zadanie, które warto przypomnieć, wspominając 550 lat województwa lubelskiego. To województwo tworzyli wspaniali ludzie, zapisani na najpiękniejszych kartach historii Rzeczypospolitej. Świadomi odpowiedzialności, które przynosi historia naszego województwa, 550 lat historii, dbajmy o tę szkołę, dbajmy o to, żeby tu z tej szkoły wychodzili dobrze wykształceni ludzie, którzy znajdują miejsce pracy w dobrych miejscach w województwie lubelskim. Tego wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego. Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Jarosław Sewerski, Michał Mulawa, Zdzisław Szwed postanawia przekazać w trwały zarząd Szkoły Policjalnej Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikównej w Sedoli IKP i Podlaskiej udział wynoszący, o jest dodany, straszne udziały, 25 tysięcy, trzeba napisać, 3 tysiące w nieruchomości zabudowanej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej 14. Nieruchomość oddana zostaje w trwały zarząd Szkoły Policjalnej Medycznego Studium Zawodowego imieniem Danuty Siedzikównej w pseudonim IKP Podlaskiej z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły, co w imieniu Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa Lubelskiego czynię z wielką radością i przyjemnością. Gratuluję panu. W tej chwili mieścimy się na ulicy Okopowej 3, gdzie jesteśmy mniej więcej na 900 metrach. Tutaj od 1 września 2024 przeniesiemy się na prawie 2,5 tysiąca metrów. Także po prostu jest to nieporównywalne. Mało tego, na Okopowej część sal mieści się w przyziemiu, praktycznie w piwnicy. Także tutaj mamy wszystko dostosowane już naprawdę na najwyższym poziomie. W tej chwili po pierwszym semestrze zostało nam 180 słuchaczy w 13 oddziałach. Ale uczymy się w różnych formach, bo mamy słuchaczy na kierunkach dziennych, stacjonarnych i zaocznych. Także to jest tak rozłożone na cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli. I to na przykład jest technik masażysta, higienistka stomatologiczna, farmaceuta, elektroradiolog, opiekun medyczny. W tej chwili, tak? Natomiast z branży fryzjersko-kosmetycznej mamy kosmetyczki, czyli technika usług kosmetycznych, mamy podologa, nowy kierunek i mamy też również kierunki z branży społecznej, ale akurat w tym roku nie było pełnej rekrutacji, czyli na przykład opiekunka dziecięca albo opiekun osoby starszej. Na pewno będziemy rekrutować na te kierunki od już na rok szkolny, który zaczyna się 1 września, dlatego że właśnie na Okopowej nie mieliśmy po prostu miejsca na to, ażeby wszystkie te kierunki, które możemy otworzyć, mogły się zmieścić. Planujemy 21 kierunków. Jaka będzie rekrutacja? Zobaczymy. Mam nadzieję, że przeniesienie tej szkoły do tego budynku odczaruje troszeczkę to, co się w tej chwili, to jakie po prostu społeczeństwo ma świadomość, bo mam wrażenie, że wszyscy myślą, że na Okopowej jest dalej szkoła dla pielęgniarek. Ona była w 1973 roku, do 2003. Natomiast od 2003 zmieniły się przepisy i pielęgniarki kształcą się już na wyższym poziomie, poziomie studiów wyższych. Myśmy zostali na poziomie szkoły policjalnej. Do nas mogą przyjść wszyscy, którzy ukończyli średnie wykształcenie, ale nie muszą mieć matury, bez ograniczenia wieku i oczywiście szkoła jest bezpłatna. A myślę, że to nie wszyscy o tym wiedzą. Także to przeniesienie szkoły postrzegam jako możliwość rozwoju naszej placówki.
Dziękuję.